Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey, no i widzimy się w Sekiro. Wiecie, bardzo brakowało mi tej gry jednak, no niestety fakt taki, że pani Motyl, no zapis, rozumiecie, na niewłaściwym pokonałem, trochę skomplikował wszystko. Ale cóż, dzisiaj już jesteśmy i... No na początek może na drobie zaległości, czyli to było bodajże wspomnienie pani Motyl, więc... Tak jak obiecywałem, przeczytam to teraz. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła w wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć się ataku. Dalej nie wiem, o co chodzi z tym staw czoła w wspomnieniu. Może kiedyś się dowiemy. No ale kontynuując. Widmowa pani Motyl była wytrawną iluzjonistką. Wszystko. No. I... A, zapomniałem jeszcze. Jako, że jesteśmy już tutaj przy okazji i tak dalej, to jeszcze mamy to samą mętne sake od alkoholika. Tamtego pijaka całego, więc spróbujmy je dać może rzeźbiarzowi. Mam nadzieję, że nic złego z tego nie wyniknie, no ale zobaczymy. It appears as though your old memories have been awakened. Yes, I saw the divine heir. I see. I won't say any more, and neither should you. All that you saw was yours alone. Ojeju, no trudna decyzja. Nic nie mówię, co tutaj pokazał mu Buddha. Chociaż raczej wolałbym zapytać, więc może to będzie zły ruch, ale no wolę. Sculptor, what did that Buddha show you? Were you listening? Tell me. Flames. Flames. That is all I can see. It doesn't matter what offering I make. Flames spreading as far as the eye can see and consuming Ashina. That's... We're done here. No, mogłem chyba jednak nie pytać, ale dobra. Teraz to, co mnie bardziej ciekawi, czyli nowe sake dla rzeźbiarza. Mam nadzieję, że nie upiję go, jakoś nie doprowadzę do jego śmierci czy coś, no ale... I brought some sake. Don't mind if I do. Is it not to your liking? No, it's damn good. Chyba mu się spodobało. But it does make my old wounds ache. Your left arm? Yes, and this sake was a favorite of the man who cut it off. Who was? Lord Isshin. Isshin? Why? He did it for my sake. Wow, jakaś niezła historia. I was on the verge of being consumed. Consumed by what? Shura. Well, whether you believe me or not, that's for you to decide. But you do well to beware Shura's shadow. Nie wiem, co to konkretnie oznacza, ale... wow. No matter what I do, thus you'll understand. So... Nic nowego, no i zobaczmy jeszcze tylko, czy mamy coś nowego do zamontowania? Nie. Jakieś może do ulepszenia? No i mamy jakieś lepszy shuriken, coś z petardą. No i widzę, że to będą jakieś inne dysze ogniowe i w ogóle. Ale w dalszym ciągu nie do końca jestem przekonany. I'll lend you shelter anytime. No więc kontynuując, dalej nie jestem przekonany, czy jest tutaj coś istotnego, co i jak. No ale... Skoro udało się zaliczyć to wspomnienie całe i w ogóle, to może... Tym razem fajnie byłoby w sumie zobaczyć, czy coś się zmieniło u starszej kobiety, która w sumie dała nam ten dzwonek. Więc no, lecimy. Nic... Chociaż wiecie co, może jeszcze zanim to zrobię, to... Zwiększymy siłę ataku kosztem wspomnienia tego całego. O, było chyba więcej teraz informacji. Więc pozwólcie, że jeszcze przeczytamy informacje na temat właśnie pani Motyl. Pani Motyl została wybrana przez Sowę do grona tych, którzy uczyli wilka technik shinobi. Nauczyciele ci stosowali surowe metody, techniki śniby mogą być trwane jedynie w trakcie walki. A więc... Kiedyś ona była jego nauczycielką, a teraz... Musiał ją... Ach, wow.
To jeszcze bardziej dodaje dramatyzm tamtej bitwie. Chociaż, nie ukrywam, była dziecinnie prosta, patrząc na metodę. Ogólnie dalej uważam ją za skomplikowaną. No ale rozumiecie, metoda zwycięstwa była łatwiejsza niż można było się spodziewać. Po prostu unik, atak, unik, atak, unik, atak. I tak ciągle. No i to się nazywa piękno. Już jedno uderzenie po sprawie. Tak się spora różnica. Po tym jak zdobyłem jeszcze wyższy poziom ataku. Moc ataku, nie pamiętam jak to się nazywa. No nie będę mówił. Jest różnica, nie ma różnicy. To nie mnie oceniać. Ja po prostu się cieszę, że udaje się robić postępy w tym Sekiro. Myślę, jak zapewne wiecie, no ja nie najlepiej sobie radzę i... Chyba coś się stało jednak. O, ona nie żyje? Oj. Muteczek. Mother, until the end, the young master, oh. Nie żyją. I co, i to tyle? Nic więcej? Żadnego podziękowania za to, że no nie wiem, cokolwiek osiągnąłem czy coś? No cóż, spodziewa się większej ilości powiedzmy jakichś tam czegokolwiek, ale nie będę narzekał na to, że nic nie było, przynajmniej to jakieś króciutkie wydarzenie, chociaż. No oczywiście musicie też liczyć się z tym, że ja dalej mogę nie umieć, więc mogłem czegoś nie zauważyć, może czegoś nie striggerowałem, doprowadziłem do złego zakończenia sprawy. No ale kontynuując, mam nadzieję, że wam się w ogóle podobał mi styl prowadzenia Sekiro, gdyż no... Wiem, że dużo osób na pewno nagrało Sekiro, albo nagrywa jeszcze. Jestem świadom, że nie wyróżniam się niczym szczególnym pod tym względem, gdyż nie staram się tak tryhardować jak wszyscy czy coś. Ale powiem wprost, że dla mnie nie to sprawia tyle przyjemności, że po prostu... No, szkoda mi trochę powiedzieć szczerze, że niestety się tak słabo ogląda, że się trochę obawiam, że może no... Najpierw w świecie skończyć się na tym, że nie dokończę Sekiro wspólnie z wami i... Co to ma być? Okej. Okay. Fajna zdolność, tylko że chciałbym będzie jeszcze to opanować. A wiecie co? Nawet wezmę to. W ten sposób łatwiej będzie mi to chyba zdobyć. A, jeszcze to? Okej. Okay. No ale kontynuując. Ogólność mam prawie że zerową, co mi trochę smuci, nie ukrywając. Jednak rozumiem, że czas i w ogóle... Już nie będę, może powiem szczerze, obwiniał kogoś czy coś. Jeśli już to ja zawiodłem, pokazując wam niezbyt ciekawe materiały. Ale wracając jeszcze do tematu, chciałbym jak najdłużej móc po prostu prowadzić tę serię. W kontekście, że po prostu chciałbym ukończyć Sekiro, może nawet NG+, bo wiem, że istnieje. Kilka zakończeń, bo tam słyszałem, że jest ich dosyć sporo. A póki co idziemy może zwiedzić to drugie miejsce, bo tak zauważyłem, że jest tam, no właśnie ta druga droga, taka bardziej, jakby to nazwać, no... Otwarta, a jeszcze tu ani razu nie przyszedłem, więc... O. Buszofę. I nie żywe. No proszę, kto by się spodziewał, że to tutaj jest... Nie. No może w sumie każdy by się spodziewał, oprócz mnie. No ale są nowe rzeczy, jej. I... To znowu ten gościu? Hej, to ten sam gościu, którego już widzieliśmy. Care to purchase an offering? Another one. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. A battlefield is our paradise. Go ahead, buy an offering. Zobaczmy, czy cokolwiek ciekawego tutaj jest. Uuu, kropla smoczej krwi. No to już wiem, gdzie będę musiał przyjść, jak znowu ten cały smoczy mur się pojawi i nasiono tykwy. To nie ma przebacz, muszę sprzedać. Teraz sakiewki.
Ja nie odpuszczę sobie tykwy. Super. Jeszcze mi brakuje, więc mam coś w ogóle wartego, chociaż trochę. No więc sprzedam wszystkie moje sakiewki, żeby otworzyć to tak dalej i dalej brakuje. Tak więc wiecie co, no może bójcie mnie zwiedzać cokolwiek. Może się znajdzie jeszcze gdzieś jakoś coś. Dobra, wiecie co, jest tu jakiś przeciwnik czy NPC, nie wiem. Ale najpierw pastylki, tabletki, granulki, jak to tak zwał. Chyba skrót. Jak nic skrót. Na co mi on to, ja nie wiem. Skoro mam już tam przejście nawet z posążkiem. I nie wiem kto to, ale pogadam z nim. Another rat. But those eyes. A starving wolf. Before I kill you, tell me your name. Tell me your name! Super, pewnie znowu jakąś śmierć sobie zgotowam. You die nameless, with no one to mourn you. However, your left arm, a prosthetic shinobi arm, it reminds me of... That's it. A one-armed wolf. I like it. Which means Sekiro. That is what I shall name you. Who are you? I am the Tengu of Ashina. Come, Sekiro. Care to hunt some rats with me? What? Rats have snuck into Ashina. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że to on jest Sekiro. Chciałem to może poczekać, ale już potem zapomniałem. All kinds of rats out there, and they must be cut down. Every last one of them. It seems you have a talent for killing. Allow me to help you hone that talent. What'll it be, Sekiro? Will you hunt rats with me? Very well. Excellent. You'll need this if you're with me, Sekiro. Opis szczura? Opis szczurów, które wkradły się do Ashiny. Wróć do tego, gdy poradzisz sobie ze szczurami. Szczury zabójcy ze świątyni St. Paul, niscy w bambusowych kapeluszach, część z nich się ukrywa w dzielni przy zamkowej bramie. What is this? The face of a rat, and where it makes its home. Go and kill it. If you do, I will give you something that will aid you in battle. Okej. Okay. Wiecie co, jeszcze zanim pójdziemy zabijać szczury, czy chcą po prostu zwiedzać, walczyć z płonącą krową. Fajnie by było, żeby się udało jeszcze trochę poznajdywać jakieś rzeczy, no właśnie, które pozwolą mi zakupić nowe nasiona tykwy. Dobra, więc... To wszystko? Nie ma tu nic więcej? Zobaczmy. Looks like you've caught yourself some rats. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. A więc... Wow. Czyli za to, że tam ich ubiłem wcześniej. A, czyli to były zabójcy ze Skoro Sempały. Wiem, jak się nazywałem coś takiego. Już wiem, jak się nazywałem tamci w kapelusze, ale okej, okay, ubiłem ich. I za to mam nagrodę. Ezoteryczny tekst Ashiny. No nieźle. Instrukcja wyjaśniająca szkoły walki mieczem Ashiny. Umożliwia poznawanie umiejętności stylu Ashiny. W zasadzie jest to historia młodego Ishina Ashiny, który podczas swych licznych rozpaczliwych walk doskonalił swoją technikę, podawając krew wrogów. Mężczyzna zabrał wiedzę i nazwał ją stylem Ashiny, by upamiętnić dominację swego klanu. This is the ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting. But there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with your rat hunting. And most of all, your own battles you've yet to fight. Ciekawe, czy ma coś jeszcze dla nas do zrobienia. About the ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting. You just win... Dobra, już mówił o tym, więc... No nieźle. Liczyłem tutaj na znalezienie jakichś tam pieniędzy czy coś.
Dalej. A właśnie, w sumie dalej brakuje trochę na to wszystko, to może pójdziemy tutaj zapolować na tych przeciwników, którzy znajdowali się jakoś gdzieś tutaj i zdobędziemy brakującą gotówkę. Byśmy od razu wtedy mogli już sobie bezproblemowo poradzić z zakupem no tych tamtych, no. No, kolejnego ziarenka do butlenki. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, butlenki to butelki, ale ja tam mówię po swojemu, jak zwykle. No, no nie. O, jakiś przedmiot tu jeszcze jest. Super. Teraz go podniosę tylko. Cukierek Ungo tylko. Nic istotnego, inaczej mówiąc. Nie miałem bardzo długą przerwę, ale ja tak sobie jakoś radzę. Nie no, jednak chyba coś potrafię osiągnąć tutaj w tej grze. Ale normalnie... Ale normalnie, no, rozumiecie, byłem pewien, że to Sekiro odnosi się właśnie do naszej postaci. Patrząc na to, że mówią na nas wilk, mam jedną rękę i w ogóle... Jednoręki wilk z japońskiego, Sekiro. Nieźle. Mam nos od takich rzeczy. I w tym właśnie momencie udało nam się zapewnić sobie gotówkę na... zakup... Czy to tak właściwie było? A, no tak. No, na zakup... nowego ziarenka tykwy do butelki. Chociaż zanim co, to... Jest tu coś? Nie. Dobra, czyli to było zwykły naprawdę skrót. Chyba, że dostaliśmy go po bitwie. Nie przed bitwą, no ale... Po prostu... No miło i tak. Więc ten gościu, który sprzedawał te całe ofiary, czy jakoś tak... A w rzeczywistości prawdopodobnie jest zwykłym... kradziejem grobowym. No ma to piękne nasiono tykwy, bierę. May the departed rest in peace. No jej, idziemy ulepszyć butelkę. Tylko kiedy dostanę jakieś ulepszenie jakości, a nie tylko ilości. Bo jednak jakość też jest ważna. Zazwyczaj nawet jakość jest istotniejsza od ilości. Ale żeby nie było, nie zawsze. No, dobra. Chociaż może zanim cokolwiek to... Ja bym zobaczył tą szkołę Ashiny i... Ichimoji? Czy jakoś tak? Wow. Super, dwa punkty. A wiecie co to? Chciałbym już iść to nauczyć się i w ogóle, ale... No, najpierw chyba jednak opłaci się butelkę bardziej. No, muszę przyznać, mamy 18 minut już zaliczone, a dużo historii, nowe przedmioty, nieźle. Czemu zazwyczaj takie... te moje odcinki nie mogą być treściwe? No, ja tego nie rozumiem. Ale dobra. I'm glad you've come. Jej, kolejne użycie. Już cztery. There was a dragon back. Nic nowego. Dobra. A w sumie właśnie muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Bo tam zdobyłem chyba coś ostatnio od tej całej, no jakiej tam. Mam tam samą kroplę czegoś tam i co z tym? No dostałem i... No i tak, mimo tego, że ją dostałem, to nic nie mogę z tym zrobić. A ponoć miało dawać jakieś tam jedno użycie mocy wskrzeszenia czy coś. A i swoją drogą, prosimy też was o napisanie, co sądzicie o jakości dźwięku i w ogóle. Gdyż tym razem... No, można powiedzieć, że doszło do małego przemeblowania w moim pseudo studio nagraniowym. No i chciałbym wiedzieć po prostu, co uważacie o stronie audio. No wideo raczej się nie zmieniło, chyba że naprawdę coś się zmieniło, a ja nawet o tym nie wiem. Ale kontynuując. Audio mogło ulec zmianie na gorsze, lepsze. To rzeczywiście jest subiektywna kwestia. Ale często zapominam o tym wszystkim. No. I dzięki temu, że zapominam, to oczywiście potem jest taka sytuacja, że muszę marnować butelkę.
oczywiście jest spora szansa też na to, że twarz będzie dużo ciszej dzięki tym przemodelowaniu. Sam sobie, a oczywiście jeszcze staram się wam go wyciszyć dodatkowo w miarę możliwości, żeby nie było dla wszystkich, którzy tego nie kojarzą, nie wiedzą. A no tak, to ten trudniejszy moment. I zobaczymy, czy jest tu cokolwiek takiego, co mogłoby trochę ułatwić podróż. Z tym, że tutaj był chyba jakiś punkt zaczepienia, którego nie mogłem złapać. Nie. Wracam. Chyba niczego nie ma, tak szczerze. Więc albo muszę tutaj się swoją drogę wywalczyć, albo... Albo wywalczyć, albo wywalczyć. Chociaż tych akurat bym zostawił. No, rozumiecie, nie potrafię z nimi walczyć w ogóle. Nie, no to jest piękne. Jakby fajny Dark Souls nie były co innego, to nic już nie zostawi tego Sekiro. No i tutaj były te informacje chyba o tej krowie całej, czy co to tam jest, z którym teraz musimy się niestety mierzyć. Oczywiście najpierw będę musiał ją pokonać, zanim będę mógł cokolwiek osiągnąć tak naprawdę, więc... Po prostu trzymajcie kciuki, czy tam życzcie szczęścia, bo oczywiście ten byk, czy jak ja wolę to nazwać płonąca krowa, raczej łatwe nie będzie do pokonania. I zapomniałem przygotować coś, co jest istotne na walkę chyba z każdym zwierzęciem, przynajmniej tak jak tłumaczyli. Walki z tym... Czemu mi wspomina jedną z muzyk wykorzystaną w Dark Souls? No. I oczywiście standardowo prosiłbym o to, żebyście w miarę możliwości wykazali się wyrozumiałością odnośnie mojego niegadania za dużo podczas walki z tym czymś, no ale... Rozumiecie. Walka nie należy do najłatwiejszych. A ja nie potrafię się skupić, jak gadam. Nie ma ucieczki. Dosłownie, odcinają nam jedyne wyjście. Więc no. To jest na zasadzie, który z nas zwycięży. A, i chyba nawet nie będę go namierzał. Aż tak. Tak! Jest! Jest! Tylko jedna śmierć. I to jeszcze ze wskrzeszeniem, więc. No nie, tylko inny koralik i. Drugi stopień leczenia Shinobi. Jej, umiejętność bierna, która poprawia działanie przedmiotów leczniczych. Shinobi potrafią czasem przeżyć to, co dla innych oznaczałoby śmierć. Dlatego wiedza medyczna jest kluczowa. Takie techniki można poznać jedynie przez częste odnoszenie ciężkich obrażeń, zadawanych przez zgodnych przeciwników. I ogólnie sprawdziłem też, czy to jest powiedzmy spowodowane... No, i tak to się robi.
Proszę, proszę. Nawet perfekcyjnie to rozwiązałem. Nie, ale dobra, kontynuując. Co to chciałem? A, właśnie, sprawdziłem i nie jest to osoba przyznawane po dostaniu obrażeń, tylko za konkretnych przeciwników, niestety. Dla mnie trochę smuteczek. Tak częściowo, bo jednak mieć, powiedzmy, dodatkowy siłę przedmiotów leczniczych za to, że ci źle idzie, no, fajne nawet by było takie pseudo ułatwienie. O, w ogóle jakiś NPC. Thank heavens. Thank heavens. For what do you pray? Oh, you there. Have you heard of the Senpo Temple? The Senpo Temple on Mount Kongo. A very special holy person lives in that place. Go on, join me in prayer. Thank heavens. Thank heavens. Prawdopodobnie jakaś wariatka. Thank the Senpo. Go on, thank. I wiecie, co jest najgorsze? Widzę rozwidlenie. Tu albo tu. A, jednak chyba wolałbym pójść najpierw tam. Jakoś tak nie ufam schodom przez bramę. Nie w ogóle. W ogóle na dole coś jest? Prawdopodobnie może być. Ale dobra, najpierw idziemy tam. Gałunuś. I zobaczmy, czy cokolwiek tu jest. No, błaga, nie musimy iść, że przylazłem tutaj na darmo. Jest sakiewka. I to tyle. Nie, no, liczyłem na jakieś większe skarby. I okej. I heard you were the one that put the armor on that big bugger from Taro Troop. Yeah, he was making a stink about it. It was a damned awful job. But it looks like it paid off, didn't it? He already had a huge frame and massive strength, and you just made him near impervious to blades. That is true, but he doesn't like that armor. And he sure didn't like me putting it on him. When a fight happens, it might come off easier than you think. Czyli jakaś podpowiedź odnośnie bitwy z kimś. Wiecie co, patrząc na to, że tu jest taka bitwa czy coś, to prawdopodobnie nie chcę iść dalej. A, zapomniałem też o tym, że mam teraz technikę taką, która pozwala nam na coś takiego. Ale dobra, wiecie, no nie wiem już gdzie mam iść, co jak. Więc... I klucz do wartowni. Nieźle. Klucz do wartowni samurajów znajdującej się na terenie zbiornika w Ashinie. Blisko studni, w której przytrzymywany był wilk. O! To właśnie tutaj samurajowie z Ashinie strzegą szacunkiem złamanego rogu Gyubo Demona. O, wow, wow. Złamany róg jest grotem włóczni używanej przez Gyubo Demona. Ponoć żadna ofiara mu się nie wymknie. Róg pomaga ściągnąć przeciwników i może pozbawić ich zbroi. To dobrze, że podsłuchałem tego, to wszystko, bo teraz dzięki temu wiem co, jak i gdzie. Tylko gdzie jest to miejsce, w którym mnie przytrzymywano? Żeby to było gdzieś tam. Tak, to chyba gdzieś tam było. Tak więc może nawet dobrze trafiłem. Kolejny opponent chyba, z którym nie mam szans, tak naprawdę, w bitwie. Chociaż to jest zwykły opponent, więc mogę wziąć co tutaj leży i... Super czarny proch, czyli nic nowego. I spróbować się wymknąć. Ciężko, sakiewka, nieźle. Sakiewka? Nie, dobra, co ja mówię? Sakiewka! Dobra. Mam nadzieję, że nie idę w złym kierunku, czy... Nie musimy, że trzeci ten gościu tutaj już siedzi. Ale dobra. To jeszcze zanim coś, to może zdobędźmy tą nową umiejętność, bo tak trochę mnie zaciekawiła. Dodaję sztukę walki... Ichimoni, czegoś tak, czy Ichimoni, nie wiem jak to się czyta, więc nie powiem co i jak. Technika ta polega na zadaniu potężnego ciosu mieczem z nad głowy. Poważnie rusza postury wroga, a dzięki zdecydowanemu krokowi do przodu pozwala odzyskać własną posturę. Wyśmienite opanowanie tej techniki jest fundamentem siły stylu Ashiny. Po jej opanowaniu techniką tę można jeszcze udoskonalić. Nieźle.
No i to było tak chyba jak tam z tym wszystkim, tylko że... Aha. Tylko że po prostu to jest takie inne. Dobra, bierę. I opadający karp i wznoszący się karp? Okej, dziwna nazwa. Ale... Teraz większe odbrażenie zdawane po prostu, że po wykonaniu udnego odbicia. Fajne. A tej... Która na kilka sekund po odbiciu zwiększa obrażenie zdawane po prostu, że wroga. Ze wszystkich chwilów. Aha, czyli... Nieźle. Fajne. Dobra. Trzeba będzie to opanować wcześniej czy później. A póki co... Kolejny raz ten sam handlarz, czy nareszcie coś innego? Care to purchase an offering? Znowu to samo. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. We, the impure, cannot turn a blind eye to anyone. Go ahead, buy an offering. Więc na zakończenie może zobaczmy po prostu co on tu ma. Znowu co? Część maski smok? Fragment starej maski, ten się maska musiała się odpoznać kilka kołów. To wygląda na znajdujące się u góry ozdobę. Hej, wiecie co, ja nie mam jak zbierać na te wszystkie rzeczy. Jak nic, te dwoje są jakoś istotne, więc... Zobaczmy tylko ile ma sakiewek. Tak, nie stać mnie na to, więc... No, na tym będę kończył dzisiejsze przygody po raz kolejny. Więc cóż, nareszcie mam dowód na to, że... Nasz bohater to jednak Sekiro. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia już w następnych odcinkach z właśnie Sekiro Shadowblade Twice. Hej!